Witajcie moi drodzy, 19 lipca 2021, tu Jasnowidz Nazar, wizje w punkt. Moi drodzy, przychodzę do Was z takim filmem pod tytułem Jak Jasnowidz Nazar układał się z wiatrem. Film ten ma jedną wielką dedykację. Otóż film ten dedykuję tym moim wspaniałym i kochanym widzom, którzy nie dali się zwieść i sprowokować pokrętnym trollom i hejterom, którzy dyskredytują mnie na każdym kroku. Nazwa filmu: Jak to Jasnowidz Nazar układał się przecież z wiatrem? Jest film na moim kanale z 6 maja 2021 pod tytułem Wakacje 2021 w Polsce. Co czeka Polskę i Polaków? Argumenty. W tym filmie powiedziałem następujące słowa. Wakacje nie będą dobre. To znaczy, będzie piękna pogoda, to wam zapowiadam, na wielu obszarach Polski. O, ale teraz mi się skojarzyło, że na południu Polski będą wielkie wichury, jakieś... Nie wiem, czy w Polsce mogą być tornada, ale takie wichury straszne. Będą o tym mówić w telewizji. Będzie po prostu coś niesamowitego. Przy pięknym słońcu wielkie zamieszanie w powietrzu. To mi się skojarzyło. Na południu Polski. Oj, wezmę sobie mapę, słuchajcie. Spojrzę sobie teraz na naszą kochaną Polskę. Jest Polska. Jakie tutaj obszary mam na myśli? Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, jakieś tutaj Bochnia, Tarnów, Dębica, ten obszar taki, wiecie, mi się skojarzy. Niekoniecznie, że w tych miastach, tych miejscowościach, ale na tym obszarze. Takie zamieszanie w powietrzu. Przy ciepłe, przy upałach. W lipcu i sierpniu odkryte zostaną karty gospodarcze w Polsce. To znaczy Film jest z 6 maja 2021. 6 maja w filmie pod tytułem Wakacje 2021 w Polsce. Co czeka Polskę i Polaków? Mówiłem o tym, określając dokładnie miejsce. No przecież umówiłem się z wiatrem. Trąba powietrzna na Sądecczyźnie. Nagrania mieszkańców pokazują grozę kataklizmu. To z Gazety Wyborczej z 24 czerwca. Trąba powietrzna koło Nowego Sącza. Zniszczonych jest kilkanaście dachów. Ukazał się straszny obraz. Też 24 czerwca, gazeta.pl wiadomości. Trąba powietrzna przeszła nad Librantową oraz Koniuszową w pobliżu Nowego Sącza, województwo małopolskie. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał, ale żywioł zerwał dachy z 10 budynków mieszkalnych. Częściowo zniszczył też 4 kolejne na budynkach gospodarczych. Nowy Sącz, czyli regionalna, Librantowa. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził mieszkańców poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Obiecał wsparcie rządu. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Librantową, gmina Chełmiec.
przez którą przeszła wczoraj, 24 czerwca, trąba powietrzna. Szef rządu podziękował wszystkim służbom za sprawne działanie przy usuwaniu skutków żywiołu, a także mieszkańcom za wzajemną pomoc oraz odpowiedzialne zachowanie w obliczu zagrożenia, jakim była silna wichura, deszcz i gradobicie. Zapewnił również, że osoby poszkodowane przez żywioł nie pozostaną bez wsparcia ze strony władz centralnych. Wakacje nie będą dobre. To znaczy, będzie piękna pogoda, to wam zapowiadam, na wielu obszarach Polski. O, ale teraz mi się skojarzyło, że na południu Polski będą wielkie wichury, jakieś... Nie wiem, czy w Polsce mogą być tornada, ale takie wichury straszne. Będą o tym mówić w telewizji. Będzie po prostu coś niesamowitego. Przy pięknym słońcu wielkie zamieszanie w powietrzu. To mi się skojarzyło. Na południu Polski. Oj, wezmę sobie mapę, słuchajcie, spojrzę sobie teraz na naszą kochaną Polskę. Jest Polska. Jakie tutaj obszary mam na myśli? Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, jakieś tutaj Bochnia, Tarnów, Dębica, ten obszar taki, wiecie, mi się skojarzy. Niekoniecznie, że w tych miastach, w tych miejscowościach, ale na tym obszarze. Takie zamieszanie w powietrzu. Przy ciepłe, przy upałach. Dedykuję wszystkim myślącym, moim kochanym widzom, którzy nie dali się zwieść i sprowokować wściekowym dezinformacjom na mój temat, płynącym z różnych kanałów, z różnych stron internetowych oraz grup. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Nie będą dobre. To znaczy, będzie piękna pogoda, to wam zapowiadam, na wielu obszarach Polski. O, ale teraz mi się skojarzyło, że na południu Polski będą wielkie wichury, jakieś... Nie wiem, czy w Polsce mogą być tornada, ale takie wichury straszne. Będą o tym mówić w telewizji. Będzie po prostu coś niesamowitego. Przy pięknym słońcu wielkie zamieszanie w powietrzu. To mi się skojarzyło. Na południu Polski. Oj, wezmę sobie mapę, słuchajcie, spojrzę sobie teraz na naszą kochaną Polskę. Jest Polska. Jakie tutaj obszary mam na myśli?
Nowy Sącz, Gorlice, Jasło, jakieś tutaj Bochnia, Tarnów, Dębica, ten obszar.